Rozmowa dnia. Krzysztof Gawkowski, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu i życzę mniej wiatru. Mniej wiatru i spokojnego życia, bo wiem, jak wielu mieszkańcom nie udało się przeżyć tego w sposób taki bardzo spokojny, pozrywane dachy, więc życzę, żeby ta pogoda nie doskwierała. To prawda, dołączamy się do tych życzeń, bo na pewno wielu mieszkańców ucierpiało z tego powodu. O tym oczywiście w serwisach Jedynki. Panie pośle, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba apeluje do świata zachodniego o nałożenie sankcji na Rosję już teraz. Mówi o tym, że zakończył się okres, kiedy wystarczało mówić o sankcjach i mieć czyste sumienie. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z kolei przewiduje, że jeżeli dojdzie do sankcji, to dopiero w razie inwazji. Ursula von der Leyen nie rozumie zagrożenia? Myślę, że państwa europejskie, ale też członkowie NATO doskonale rozumieją, że Władimir Putin zmierza ku wojnie, zmierza w kierunku ataku konwencjonalnego na Ukrainę i chce zrobić wszystko, żeby zaanektować jakąś część Ukrainy albo nawet całą Ukrainę. Ja ostatnie tygodnie spędziłem na takiej głębokiej analizie bezpieczeństwa, tego, co dzieje się wokół Ukrainy. Mam poczucie, że Władimir Putin nie zrobił jeszcze ostatecznego kroku właśnie dlatego, że była solidarność europejska, że wiele państw powiedziało twardo, że będą sankcje i to, że Stany Zjednoczone, nasz sojusznik transatlantycki, pokazuje, jak wygląda rzeczywistość, to znaczy nie ulega propagandzie rosyjskiej, mówiąc, że tam jakieś zielone ludziki się pojawiają i to Ukraina atakuje, tylko jest cały czas przekaz taki, jaka jest rzeczywistość, czyli że to Rosjanie prowokują, Władimir Putin eskaluje, no i zmierza ku temu, żeby jeszcze bardziej doprowadzić do sytuacji, która będzie pozwalała na inwazję. Panie pośle, ale to w takim razie, czy to jest logiczne? No bo Władimir Putin, to pewnie wszyscy uznają, chce sobie podporządkować albo część Ukrainy, albo właściwie przez tę część, przez te tak zwane republiki, być może ograniczyć suwerenność w ogóle tego kraju, ale w takim razie te na przykład wielostronne ataki rakietowe, bombardowania, niszczenie kraju, no to byłoby także niszczenie kraju, którą chce sobie podporządkować. Czy to jest logiczne? Myślę, że logiczne, dlatego że Władimir Putin ma nie tylko interesy zewnętrzne, ale wewnętrzne. Ma trudną sytuację u siebie. Zaczyna rosnąć w siłę opozycja. Potrzebuje pretekstu do tego, żeby wzmocnić tą swoją twardą politykę wobec wewnętrznych przeciwników. I taka wojna, która też jest obsiana propagandą. I to mocno obsiana propagandą, dlatego że przecież w rosyjskich telewizjach pokazują się materiały, że dochodzi do ludobójstwa, że Ukraińcy mordują skalowo duże ilości obywateli rosyjskich. Te groby są odnajdywane, więc ta wojna propagandowa zmierza ku temu, żeby się Putin wzmocnił. Panie pośle, czy doceni pan zabiegi polskiej dyplomacji? Na przykład dzisiaj jest zwołane przez Polskę na wniosek Ukrainy posiedzenie Rady Stałej OBWE. Racją stanu Polski jest to, żeby była w centrum spraw ukraińskich, żeby zabiegała o ukraińskie interesy i wszystkie działania, które realizuje Polska, polska dyplomacja czy polski prezydent w ramach wsparcia dla Ukraińców, ja będę chwalił, dlatego że mam poczucie, że ukraińska sytuacja, to otoczenie wojskowe Ukrainy powinno być wyłączone ze sporu bieżącego politycznego. Nie powinna ani prawica, ani lewica, ani centrum w tej sprawie się kłócić, tylko wszyscy powinniśmy wspierać Ukraińców. Dlaczego? Dlatego, że bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska. Im bardziej będziemy angażowali się w to, żeby nie doszło do konfliktu na Ukrainie, tym większa szansa, że Polska będzie mogła spokojnie spać. Gdyby się Putin zbliżył do polskiej granicy i gdyby rosyjskie wojska stacjonowały nie w Donbasie czy Ługańsku, a stacjonowały koło Przemyśla, no to będziemy, czy medyki, to będziemy mieli trochę inną sytuację. Więc ja kibicuję Ukrainie, wspieram Ukrainę i polskie władze, jeżeli mają coś do zrobienia, to oczywiście wzmocnienie tej roli Polski w tej koalicji antyrosyjskiej, która chce jak nawałnica przejść przez Ukrainę. Oby do tego nie doszło. Ale sankcje, uważa pan, powinny być nałożone już? Mam pewne wątpliwości. Ja pamiętam, co mówił prezydent Andrzej Duda na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że te prace trwają i że były analizowane różne elementy nałożenia sankcji na Rosję i że prezydent też się zgadzał z tym, że powinniśmy jednak czekać, dlatego że dawać szansę, żeby nie eskalować ze strony tych państw, które wspierają Ukrainę i żeby Rosja widziała, że jest jakaś przestrzeń jeszcze do negocjacji. Więc tutaj głosy są rozłożone. Ja jestem cały czas pacyfistycznie nastawiony, wierząc, że wojny nie będzie, ale jak będzie wojna, no trzeba zastosować mocne sankcje i powiem więcej, nie tylko w stosunku do Rosji. Myślę, że Białoruś też powinna odczuć te sankcje. Dlaczego? Dlatego, że przecież wojska rosyjskie stoją na granicy białorusko-ukraińskiej od strony tutaj Kijowa, czyli tej strony północnej. Jeżeli Białoruś by pozwoliła na atak wojsk rosyjskich ze swojego terytorium, to sankcje tak samo dla Białorusi. Tutaj nie ma, nie może być pola ulgowego. A może człowiek, który miał wysokie notowania w Moskwie, ale także, no, trzeba to oddać, uczestniczył w rozwiązywaniu poprzedniego kryzysu na Ukrainie, czyli były prezydent Aleksander Kwaśniewski, mógłby się włączyć? Aleksander Kwaśniewski jako mediator. Odegrał niebagatelną rolę w 2004 roku podczas pomarańczowej rewolucji, ale przypominam, że wtedy Aleksander Kwaśniewski był urzędującym prezydentem. Myślę, że dzisiaj z Władimirem Putinem najłatwiej rozmawia się przywódcom, którzy mają w rękach władzę, więc tutaj potrzeba więcej zaangażowania polskiego. A z drugiej strony ja wierzę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to i prezydent Andrzej Duda na Ukrainę pojedzie. Na pewno Aleksander Kwaśniewski, gdyby był teraz prezydentem, to pojechałby na Ukrainę, żeby wspierać prezydenta Zełenskiego, bo to jest droga, która daje poczucie takiej sprawczości i solidarności z Ukraińcami. Zresztą muszę też powiedzieć, że parlamentarzyści i Sejmu, i Senatu byli w tamtym tygodniu na Ukrainie. To dobrze, że byliśmy, to dobrze, że była ta misja. Na wniosek Lewicy odbyła się misja parlamentarna sejmowa i ja jestem zwolennikiem właśnie takich gestów, które pokazują, jesteśmy z wami. Zresztą jeszcze jedna rzecz. Myślę, że takie też specyficzne jest to, że niektóre ambasady wycofują się z Kijowa do Lwowa, zmieniają miejsce na swoich konsulatów. Myślę, że Polska nie powinna tego robić. Polska dyplomacja powinna do końca być w Kijowie. Powinniśmy mieć tam swoją placówkę dyplomatyczną, pokazywać Ukraińcom, że jesteśmy z nimi. Jest pan oburzony postawą Komisji Europejskiej, która od 1 sierpnia ubiegłego roku blokuje europejską część planu odbudowy dla Polski? Chciałbym, żeby pieniądze z Unii Europejskiej były szybko w Polsce. Lewica wspierała koncepcję przygotowania dla Polski drugiego planu Marszala. Przypominam, Fundusz Odbudowy to kilkaset miliardów. Ale Lewica była, panie pośle, przepraszam, wejdę panu w słowo, ale Lewica była przeciwko temu, żeby do Polski napłynęły fundusze. Przypomnę, że 21 października ubiegłego roku posłowie Lewicy głosowali za rezolucją Parlamentu Europejskiego, która wezwała Komisję Europejską, cytuję, do wstrzymania się z zatwierdzeniem planu odbudowy do czasu wykonania wyroków TSUE. To dlaczego wy jednak jesteście przeciwko tym funduszom dla Polski? Panie redaktorze, rozdzielmy te dwie kwestie i pozwoli pan, że dokończę. Pierwsza to jest, w Polsce głosowaliśmy za przyjęciem Funduszu Odbudowy, a w Brukseli decydowaliśmy o tym, czy powinno być przestrzegane polskie prawo, czy Polska powinna na przykład demolować wymiar sprawiedliwości. Jeżeli byśmy zdecydowali... Ale to Bruksela decyduje, czyli w Brukseli, gdzie to jest najbardziej słuchane, ale wy wezwaliście Komisję Europejską do tego, żeby właśnie blokować polskie fundusze. Panie redaktorze, no to jest niegrzeczne, niech pan pozwoli chociaż powiedzieć 15 sekund. Jesteśmy za pieniędzmi z Unii Europejskiej, jesteśmy przeciwko łamaniu w Polsce konstytucji. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, gdyby była zlikwidowana, o czym mówił sam Jarosław Kaczyński, pieniądze by w Polsce były. Koniec, kropka. Tyle trzeba zrobić. Lewica rok temu złożyła swoją ustawę, wystarczy ją podjąć i pieniądze w Polsce będą. Czyli w Polsce jesteście za funduszami, tak deklaratywnie, a w Parlamencie Europejskim głosujecie za rezolucją, która wzywa Komisję Europejską do wstrzymania i blokowania Polsce funduszy. Tak to należy chyba postawić. Pan doskonale wie, że są wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mówią jasno. Polska złamała wewnętrzne regulacje dotyczące tego, że wymiar sprawiedliwości został upolityczniony. Gdyby nie robił tego Zbigniew Ziobro, który dzisiaj jest w sporze z premierem Morawieckim, gdyby nie robił tego Zbigniew Ziobro, który jest w sporze z Jarosławem Kaczyńskim, Polska by miała pieniądze. Gdyby słuchać TSUE na każdym kroku, to już kopalnia i elektrownia w Turowie by nie funkcjonowały. Ja, panie redaktorze, mówię o rzeczywistej polityce. Kaczyński się kłóci. Ja mówię o TSUE, no bo ja mówię o wyrokach TSUE, decyzjach TSUE. No tak, dlatego, że gdybyśmy zlikwidowali Izbę Dyscyplinarną, która jest nielegalnym organem Sądu Najwyższego, pieniądze by w Polsce były. Jedna ustawa, jedna decyzja. Pan redaktor wie doskonale, że nawet prezydent się zaczął angażować w ten spór. Wystarczy to zamknąć i będą pieniądze w Polsce. Nie ma tego porozumienia, bo Zbigniew Ziobro się stawia panu Kaczyńskiemu i to jest problem. Krzysztof Gawkowski, poseł Nowej Lewicy, z gościem Sygnałów Dnia. Ciąg dalszy naszej rozmowy na Facebooku, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki. Panie pośle, mówi pan, że prezydent się zaangażował. To prawda, rzeczywiście prezydent przedstawił projekt ustawy. Jest także projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości. Oba właściwie likwidują Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. No to skoro mówi pan konsekwentnie, że Lewica jednak chciałaby napływu tych funduszy europejskich, no to dlaczego nie poprzecie któregoś z tych projektów? mamy dwa różne projekty i o tym też mówią ważni politycy obozu Zjednoczonej Prawicy. Jeden prezydencki, nad którym Lewica powiedziała, że chce pracować, i drugi sejmowy, który nie likwiduje Izby Dyscyplinarnej. I to też jest prawda, dlatego że nawet prawnicy pana prezydenta mówią, że to nie jest ten kierunek, który pozwoli przywrócić pieniądze z Funduszu Odbudowy. Lewica będzie pracowała nad tą ustawą prezydencką. My uważamy, że likwidacja Izby Dyscyplinarnej, rozpoczęcie prac na ten temat jest ważnym elementem. Zresztą złożyliśmy kilka tygodni temu wspólnie z Platformą Obywatelską projekt reformy KRS-u, reformy Sądu Najwyższego. To jest projekt Stowarzyszenia Justycja. My uważamy, że droga dojścia do porozumienia z Brukselą jest najważniejsza, bo pieniądze w portfelach każdego Polaka są ważne. Trzeba dzisiaj ratować polską gospodarkę, bo polski drogi ład ją zdemolował i tutaj też nie da się powiedzieć, że jest normalnie, bo nie jest normalnie, więc pieniądze z Unii Europejskiej są niezbędne. Panie pośle, to a propos tego mechanizmu pieniądze za praworządność. Dzisiaj w Rzeczpospolitej jest wywiad z komisarzem Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości Didierem Reindersem, który mówi, że, cytuję, do zastosowania mechanizmu warunkowości konieczne jest wykazanie rzeczywistego związku między interesami finansowymi Unii Europejskiej i praworządnością. Nie wystarczą nasze wątpliwości dotyczące praworządności. Koniec cytatu. No to można by wnioskować ze stanowiska pana Reindersa, że nie będzie takiego na przykład blokowania polskich funduszy z powodu chociażby reformy sądownictwa. Sądzi tak pan podobnie? Przedstawiciele Lewicy, Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty, spotkali się z kilkoma komisarzami Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i rozmawialiśmy o tych elementach, które są brzegowe dla Komisji, które stanowią podstawę do tego, żeby Polsce pieniądze wypłacać, bo od początku Lewica mówiła: wypłacajmy i zróbmy wszystko, żeby te pieniądze do obywateli trafiły. I tutaj słyszeliśmy jasno, no, ta granica dotyczy Izby Dyscyplinarnej, Sądu Najwyższego. Likwidacja tej izby, nielegalnego ciała, dałaby poczucie, że możemy podążać w kierunku normalności, pewnej stabilności. I ja jestem przekonany, że jeżeli zrobimy ten ruch w Polsce, to i pieniądze zostaną uwolnione. Przecież widzi pan redaktor i pewnie nasi słuchacze też, no, jeżeli projekt prezydencki i projekt Prawa i Sprawiedliwości się tak nagle pojawiają, tak szybko, bo przecież prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział go kilka miesięcy temu, to znaczy, że też jest to, widzą ten problem. Problem dotyczy wcale nie podjęcia tej ustawy, bo przecież, powołam się jeszcze raz na prezesa Kaczyńskiego, powiedział, że reforma sprawiedliwości nie do końca się udała. Problem polega na większości sejmowej. Większość sejmowa, no, w tej sprawie Zjednoczona Prawica nie jest jednoznaczna. Zbigniew Ziobro mówi wprost o zdradzie stanu, a Mateusz Morawiecki jest według niego kiepskim premierem, bo podjął takie decyzje. A gdyby nie było takiego sporu, to pewnie i te pieniądze by były dawno w Polsce. Panie pośle, Lewica przedstawiła propozycje podatkowe, uczciwe podatki. Na przykład osoby, które zarabiają do 3000, które płacą obecnie 17% podatku PIT, miałyby nie płacić go w ogóle. Osoby, które zarabiają 4000, płaciłyby 5% podatek. Osoby, które zarabiają 6000, 10%. Właściwie spadłyby, obniżone zostałyby podatki dla wszystkich grup, poza taką grupą zupełnych już kryzysów, czyli takich, które zarabiają 50 000 złotych miesięcznie. One by zamiast 32 zapłaciły 40% podatek. Brzmi to bardzo dobrze dla pewnie większości Polaków, tylko zadam w takim razie pytanie, jaka grupa w Polsce Polaków zarabia 50 000 i więcej? No, są takie osoby zarabiające 50 000. Tak, ale jaki procent? Jaki to jest procent? Bo to jest chyba mniej niż 1%. Tak, ale mogę wrócić, panie redaktorze, do całości tego projektu, bo on jest bardzo systemowy. To znaczy my proponujemy 2 lata przed wyborami i zacząć dyskusję o programie gospodarczym, o podatkach w różnych partiach. Niech każda partia opozycyjna, również Prawo i Sprawiedliwość, opowie o swoich programach i pomysłach, żebyśmy nie wprowadzili chaosu po następnych wyborach. To jest bardzo uczciwe, bo wtedy nie ma takiej byle jakości, jak była przy Polskim Drogim Ładzie. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chcemy obniżyć podatek VAT i wprowadzić progresywne podatki CIT i PIT, czyli dla przedsiębiorców i dla osób fizycznych. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że nie może być tak, że biedniejsi płacą więcej, a bogatsi mniej. Między innymi dlatego ta zmiana skali podatkowej i progów w przypadku zarobków 50 000. Do tego mówimy, że niezbędnym elementem jest też likwidacja umów śmieciowych, żeby nie były wykorzystywane, nadużywane, żeby ci, którzy pracują na umowy śmieciowe, nie czuli się, że są gorszymi pracownikami. Zresztą nikogo Lewica nie chce z pensji ograniczać. My po prostu uważamy, że godna płaca musi się opłacać i ciężka praca musi się opłacać. To musi być wszystko w pewnym takim pakiecie gospodarczym. Położyliśmy na stole propozycje, mówimy: porozmawiajmy, niech inni pokażą, co mają na swoim stole, bo mam wrażenie, że wszyscy mówią, że mają pełne szuflady ustaw. Oczywiście rządzący z tego są wyłączeni, bo oni mają te ustawy, dlatego że robią po prostu taką politykę, ale inne partie opozycyjne też powinny pokazywać, co mają na stole, żeby później nie było takich wątpliwości, że ktoś czegoś nie wiedział. Panie pośle, to ale zawsze jak się przedstawia pewne propozycje podatkowe, także to trzeba przeanalizować, no taki jest obowiązek projektodawcy w Sejmie, aby przedstawić koszty budżetowe. To w takim razie, a propos tej nowej skali podatkowej podatku PIT, o ile obniżą się wpływy do budżetu państwa? Każdą ustawę, którą Lewica przedstawia, każdą, a jesteśmy klubem parlamentarnym, który przedstawił 170 ponad ustaw i uchwał, mamy policzoną kosztowo i jak składamy taką ustawę, to ona jest też policzona od strony wpływów i wydatków albo wpływ na budżet państwa. I to jest mądre rozwiązanie i każda partia tak powinna robić. Tutaj będą ewidentne straty dla budżetu państwa. Tak, będą straty w niektórych miejscach. Po to, żeby ale zostało to przez Lewicę oszacowane? Czy to jest kwota... Żebyśmy szacunkowo policzyli, bo w jednych miejscach gdzieś obniżymy wpływy, w innych miejscach te wpływy zwiększamy. My przedstawiliśmy taki... Tak, już odpowiadam. Kalkulator podatkowy, jak będzie wyglądało to dla osób fizycznych, jak będzie wyglądało to dla państwa, żeby każdy obywatel mógł sobie zobaczyć, że jak to dzisiaj by wyglądało dla niego. Mamy też policzone konkretne wpływy państwowe, bo nikt nie będzie demolował budżetu państwa. Lewica patrzy na gospodarkę bardzo odpowiedzialnie i mówimy, nasze propozycje jawne, my nie mówimy tylko hasłami, my pokazujemy konkretnymi ustawami. Panie pośle, tak, ja szanuję te propozycje, tylko chodzi o to, że jeżeli przedstawiacie skalę podatkową, wedle której właściwie tylko osoby zarabiające powyżej 50 000 zapłacą wyższy podatek. Progresja podatkowa jest jak najbardziej sprawiedliwa społecznie. Tu jest zgoda właściwie pomiędzy Lewicą i PiS-em, ale zostawmy to. Przedstawiacie także propozycję obniżki podatku VAT z 23 do 15%. No to będą straty dla budżetu państwa. Miliardowe, wielomiliardowe. W takim razie z czego ten budżet te miliardy sobie zrekompensuje? Między innymi z wpływów, które dzisiaj są z podatku VAT, bo ja chciałem panu powiedzieć, też państwu, że jeżeli mamy inflację, która sięga powyżej 9%, to jedyne miejsce, które zarabia na tej wysokiej inflacji, to jest budżet państwa. Podatek VAT jest odkładany w budżecie państwa, dlatego że on jest zabierany z kieszeni obywatela, a wyższa inflacja, czyli wyższe ceny, powoduje, że mamy więcej pieniędzy w budżecie. To już było widać pod koniec roku 2021 w budżecie państwa. Przecież była nadwyżka budżetowa, ona brała więcej nominalnie. No ale wpływy były większe, i premier przecież na koniec roku zgłaszał, że ma więcej pieniędzy, bo przyszły one z inflacji, a my mówimy, podzielmy się nimi. To nie jest tak, że my musimy inflacją zarabiać państwo, musi zarabiać państwo przez inflację, państwo może się tym wszystkim podzielić. Jeżeli dochodzi do sytuacji kryzysowej, a ona dotyczy przecież nie tylko drugiego ładu, czy pieniędzy, które wydajemy przez inflację. Mamy wyższe ceny gazu i prądu, mamy do tego wyższe raty kredytowe. Tutaj też Lewica przedstawiła swoją propozycję dopłat do kredytów, które są te wyższymi ratami, to jest problem. Ja powiem panu na swoim przykładzie. 500 000 kredytu, pierwsze 3 miesiące podwyżek stóp procentowych wyżej. 500 zł rata, najbliższe 3 miesiące. 500 zł rata, więcej, 1000 zł więcej raty po 3 miesiącach. I tak dotyczy to większości Polaków, bo kredyty 330 000 zł to jest w Polsce pewien standard i taka uśredniona skala tego. No i każdy będzie płacił kilkaset złotych, a może nawet w czerwcu kilka tysięcy złotych więcej. Lewica mówi, nie ma zgody na to, żeby przekładać kryzys na zwykłego obywatela i myślę, że to jest rozsądne myślenie. Propozycje dla kredytobiorców okej, natomiast wracam jeszcze do tych propozycji podatkowych. No pan mówi o tym, że jest inflacja, w związku z tym też wzrosły wpływy podatkowe, no ale jak mówię, przy tak dużych obniżkach podatkowych, no to tej rekompensacji może zabraknąć, jeżeli chodzi o wpływy do budżetu. No właśnie, nie zabraknie. Nie przedstawia pan tych alternatywnych źródeł, poza tą inflacją, o której pan mówił. Nie, przedstawiam. Ja sam, szanowni państwo, bardzo serdecznie zapraszam na stronę kalkulatora Lewicy, zapraszam na dokładne wyliczenia programowe. No przecież nie będę panu teraz opowiadał, która składka, w którym progu podatkowym przyniesie ile środków finansowych, bo nawet tego nie pamiętam, ale jestem w stanie powiedzieć panu, na stronie lewica.org jest wszystko wyjaśnione, na stronie klubu parlamentarnego jest wyjaśnione. Nasi specjaliści, eksperci, Dariusz Wieczorek, poseł, który jest odpowiedzialny za gospodarkę w klubie, ale również Dariusz Standerskich, nasz szef biura legislacyjnego. Wszystko to przedstawiali na konwencji i serdecznie zapraszam, żeby państwo zajrzeli na całą taką reformę gospodarczą, przejrzeli ją sobie, poczytali wpływy, wydatki i jednocześnie uspokajam, że jeżeli ktoś myśli o szerokiej reformie gospodarczej, to powinien nie tak jak Lewica, wszystko to opublikować, będzie wszystko jasne. Każdy może sobie przeczytać. Pewnie zajmie to trochę czasu, bo to jest dużo materiałów i dokumentów, ale dzięki temu nie ma żadnej tam pokrzywki, która poparzy później jak drogi Polski Ład. Krzysztof Gawkowski, poseł Nowej Lewicy, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo i miłego dnia panu życzę. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.